Witam w kolejnym odcinku SGSM Foreigner. Dzisiaj teleturniej Bowling for Dollars. Bowling for Dollars, czyli kręgle dla pieniędzy. Teleturniej ten, podobnie jak omawiany przeze mnie w ostatnim odcinku SGSM Foreigner TV Pau, to tak zwana franczyza lokalna. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych istniało wiele różnych teleturniejów opierających się na formacie Bowling for Dollars. Każda lokalna stacja telewizyjna, no prawie każda, no bo nie wszystkie, trzeba to powiedzieć. No ale część stacji lokalnych w USA miało swoje własne, oddzielne wersje teleturnieju Bowling for Dollars i wszystkie opierały się na tym samym formacie. Teleturniej ogólnie Bowling for Dollars został opracowany w telewizji lokalnej w Maryland w latach 50. przez Berta Clastera. No ale tak naprawdę czas jego świetności na wielu kanałach w różnych częściach USA to okres od lat 60. XX wieku aż do roku 2008. A w Detroit, gdzie ten teleturniej najbardziej się zakorzenił, najbardziej tak zrósł się z publicznością, nie dość, że był emitowany w latach 1960-2008, to jeszcze został reaktywowany, przepraszam, we wrześniu roku 2013. No właśnie, no i cóż, tutaj akurat mamy kilka takich plakatów właśnie reklamowych w różnych stacjach. Tutaj na przykład mamy kanał czwarty, tylko nie wiem jakie to miasto, WWJ, no jakieś na wschodzie w każdym razie. Różnie, tu mamy WGR TV Channel 2. No właśnie, gorzej z miastami jest, jakich to miast są stacje telewizyjne, no ale no jak widzicie, każda reklama to Bowling for Dollars, to reklama teleturnieju na innej antenie i z innym gospodarzem. Jak możecie zauważyć, tutaj mamy emisję od poniedziałku do piątku, no bo to był prosty teleturniej. Produkcja była łatwa, najczęściej teleturnieje produkowano w lokalnych kręgielniach. No ale też się zdarzało, że telewizja, która robiła Bowling for Dollars, we własnym studiu budowała taką kręgielnię, no i właśnie we własnych studiach te nagrania miały miejsce. No ale jak już powiedziałem, od poniedziałku do piątku emisja miała miejsce, najczęściej w godzinach wieczornych. Tutaj mamy akurat na przykład 17.30 na kanale czwartym, tutaj mamy 19, tutaj mamy tak samo 19, tutaj te też, no czyli prime time, typowy prime time. Co nie taki ścisły, ale no już początek tego prime time. No i najczęściej te turnieje były 30-minutowe. No i teraz najważniejsze. Zasady. Zasady Bowling for Dollars wyglądały następująco. Na czym polegał ten turniej Bowling for Dollars? Ano, w czasie jednego odcinka brało udział kilkoro zawodników. Każdy grał oddzielnie. No i cóż, wchodzili jeden po drugim. I gra składała się z kilku etapów. Pierwszy etap to tak zwana loteria Pinball. Pinball to jest taki element interaktywności Bowling for Dollars. Gdyż widzowie, telewidzowie przysyłali właśnie do tego teleturnieju pocztówki. I te pocztówki były składowane w tym pojemniku. Każdy gracz, który wchodził do gry, losował takiego Pinpala, czyli taką pocztówkę. I tego telewidza, którego wylosował, zawodnik mógł się z tym telewidzem podzielić jackpotem. No i cóż, no i takie losowanie miało miejsce tylko raz na grę. No ale to był taki element interaktywności właśnie Bowling for Dollars. Jeśli chodzi o czystą grę, to wyglądało tak. Każdy zawodnik, który wchodził do gry, miał dwa rzuty. Żeby wygrać jackpot, należało strącić dwie pełne, czyli dwa razy po pełnej puli kręgli. Tak zwane, mieć tak zwane dwa strajki. I tak, jeden kręgiel zazwyczaj był wart $1. Jeżeli zawodnik strącił jedną pełną, wygrywał $20. Jeżeli dwie pełne, wygrywał jackpot. No i ile wynosił jackpot? A to w zależności od wersji. Albo $200, albo $300, albo $500. Tyle, że to była stawka wyjściowa, ponieważ jeżeli zawodnikowi nie udało się strącić dwóch pełnych, wtedy kolejny
grał o jackpot o $20 wyższy. Czyli na przykład jeden zawodnik wchodzi, gra o $200 jackpotu i gra, no jedną pełną dało mu się strącić, drugiej już nie. No i co dalej? No i wygrywa $20, bo strącił jedną pełną, no ale że nie strącił drugiej, no to jackpot wzrasta o $20 i kolejny zawodnik, który wchodzi do gry, gra już o 220 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W niektórych przypadkach było tyle porażek, że jackpot przekraczał $1000. Dopiero kiedy któryś gracz strącił te dwie pełne i wygrywał jackpot, wtedy kolejny gracz grał o jackpot w fazie początkowej, czyli ten jackpot wracał do punktu wyjścia, czyli do tych 200, 300, $500, no w zależności od wersji. No, bardzo prosty teleturniej, dobra rozrywka, obejrzałem kilka odcinków, mnie osobiście się podoba i was również zachęcam do tego, żeby zaobserwować, bo odcinki są dostępne na YouTube, można swobodnie obejrzeć, być może wam również przypadnie to gust. Prawdopodobnie nigdy do Polski nie wejdzie. Czy to dobrze, czy to źle? Oceńcie sami. Mam nadzieję, że ten odcinek Foreignera wam się podobał. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!